Nazywam się Tomasz Antoni Żak. Dobry dzień. Dzisiaj, drodzy Państwo, wyjątkowo dobry, daleko od studia, daleko od redakcji PCH24, ale bardzo blisko tego, o co tak naprawdę nam chodzi. O co mnie chodzi w moich do Państwa mówieniach. Miejscowość Jedlicze. Miejscowość Jedlicze i miejsce, które niektórzy znają jako gospoda, a niektórzy znają jako form art, biuro reklamy. Ale tak naprawdę to nie o to chodzi. Za moimi plecami coś dziwnego, coś bardzo artystycznego, coś, co odsyła nas do sztuki prawdziwej. Od i płaskorzeźby gospodarza Jerzego Dudy, gospodarza tego miejsca, artysty plastyka, rzeźbiarza. Te płaskorzeźby to jego wizja i opowieść tego, o co chodzi w Różańcu Świętym, w jego tajemnicach. Artysta, który odwołuje się do fundamentów naszej kultury, do fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej. Właśnie u niego dzisiaj goszczę i z nim będę chciał rozmawiać, a Państwo dzięki przekazowi redakcji PCH24, o której wsparcie, jak zwykle, proszę, będziecie mogli razem z nami gościć w tym miejscu. Zapraszam. Drodzy Państwo, teraz już w pracowni, przez moment jeszcze próbuję być gospodarzem, chociaż nie ja tutaj rządzę w tym miejscu, które gdzieś tu za moimi plecami i za plecami prawdziwego gospodarza, czyli Jurka Dudy, oglądamy. O czym ja chcę rozmawiać? Z człowiekiem, który mieszka na tak zwanej prowincji podkarpackiej, w miejscowości Jedlicze, jest artystą, o czym już mówiłem na wstępie, artystą wyjątkowym, bo nie tylko wyjątkowym dlatego, że pod jego rękami rodzą się rzeczy piękne i dobre, ale dlatego wyjątkowym, że jest, jakby to powiedzieć, Jurek, artystą wertykalnym, któremu chodzi o to, aby jego praca szła ku niebu, aby to niebo wyrażać. Nawet tutaj za naszymi plecami mamy takie postaci, jakby na to nie patrzeć, Matki Bożej. I może od tej Matki Bożej zacznijmy. O co tu chodzi z tą Matką Bożą, Jurek? Również Matką Bożą i niebem w ogóle w Twojej pracy. Skąd to się wzięło i dlaczego właśnie tak wyrażasz poprzez swój talent swoje emocje? Przede wszystkim witam Cię bardzo serdecznie, Wielki Tomaszu, i Was, drodzy Państwo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Natomiast co do tego mojego lepienia, robienia tych różnych płaskorzeźb, którzy byli świadkami Państwo na zewnątrz, a są to tajemnice różańcowe. Oczywiście Pan Tomasz nie dopowiedział. Nie jest to tylko moja wizja, ale po co wywalać otwarte drzwi? Są to płaskorzeźby inspirowane rycinami starymi, a przede wszystkim objawieniami Kataryny Emmerich. Ona dokładnie opisuje każdą z tych tajemnic, z tych stacji rozważań Różańca Świętego. Jesteśmy w pracowni, gdzie praktycznie od 3 lat to miejsce stało się pracownią, bo wprawdzie jestem plastykiem, ale od 30 lat uwierzyłem we własne siły i rozpocząłem działalność gospodarczą tak zwaną. Ale niestety nie chcę tutaj rozwozić się na temat sytuacji, w której znaleźliśmy się, w której zostaliśmy doprowadzeni. Bo to przecież nie jest tajemnicą. Każdy wystarczy, że się obróci dookoła siebie i widzi. Dość powiedzieć tylko, że w listopadzie zamknęliśmy małą gastronomię. Prowadziliśmy między innymi oprócz tej właściwej działalności, a polegającej na reklamie trochę inaczej pojętej, bo to jest nic innego jak robienie szyldów. Tylko szyldów współczesnych, a więc świetnych,
Ale nie po to spotkaliśmy się, żeby mówić tu o mojej działalności. Ale wbrew pozorom wpadnę ci w słowo, Jerzy, drodzy Państwo. Wbrew pozorom to, o czym mówi Jurek, nie jest nieważne. Ano dlatego, że jest to kolejny z dziesiątków przykładów ludzi sztuki, którzy wykonują różne inne zajęcia o charakterze zarobkowym, aby móc funkcjonować i aby móc na tak zwanej trzeciej zmianie robić to, co mają w sercu i to, co Pan Bóg daje nam w formie talentów artystycznych. To naprawdę jest na porządku dziennym, że tacy ludzie tak funkcjonują. I żeby było wszystko jasne, ja, mówiąc to, nie krzywduję sobie tego, że trzeba zarabiać pieniądze gdzie indziej, a nie na przykład na rzeźbieniu jak Jerzy, czy na teatrze jak ja. To nie o to chodzi. To nawet może czasami i dobrze ta, uważaj, używam słowa ze świata gospodarki, dywersyfikacja emocji i uczuć. Może to i dobrze, bo to, co wtedy się dzieje w ramach działalności artystycznej, się ubogaca o dodatkowe impulsy. Walka z tymi przeciwnościami gospodarczymi też nas ubogaca, ale nie jest to tak naprawdę normalne. I to, że Jerzy musiał jakąś część swojej działalności, z której próbował się utrzymywać, zlikwidować, wesołym nie jest. Ale szczęśliwym i wesołym jest to, że te wszystkie rzeczy, które się z nami czasami dzieją w ramach zarabiania pieniędzy i które nam utrudniają życie ekonomiczne, one tak naprawdę nie decydują o tym, co my robimy na tej trzeciej zmianie. Okazuje się, że to się może czasami zawalić, czemu pomaga złe rządzenie państwem, ale nie zawali się to, co jest sztuką. Jurek, wracam do sztuki. Bo ale sprowokowałeś mnie... No. Gdzie nawet się nie zastanawiałem na tym, ale przypomniało mi się, dlaczego zacząłem działalność gospodarczą. I sprowokowałeś mnie tutaj, bo przecież ja byłem, uprawiałem czynnie malarstwo, grafikę, rzeźbę, lepszym lub gorszym skutkiem. Byłem 7 lat w końcu tej mojej działalności belfrem w liceum plastycznym i przypomniałem sobie, dlaczego właśnie zrezygnowałem z belfrowania w liceum plastycznego, chociaż uważałem się za nauczyciela z powołaniem. Ale dlatego, że wtedy, 30 lat temu, przyszła faktura za gaz i za prąd i żona też nauczyciel, więc jej zarobki i moje nie starczały na pokrycie kosztów związanych z energią i z gazem. I dlatego rozpocząłem działalność gospodarczą. Po 30 latach wróciliśmy do tego samego miejsca. Znów przyszła faktura za gaz i prąd, tylko że może teraz uniemożliwiła tą działalność. Ten regres może jeszcze jest większy. Tak. Bo przedtem uwierzyliśmy w coś, Wilczek i tak dalej, to wszystko wiemy, o co chodzi. Uwierzyłem i z dobrym skutkiem, bo przecież powstała ta firma i tak dalej, dobrym skutkiem działałem do momentu tak zwanej, kiedy za nas rządzący tym krajem postanowili zlikwidować działalność gospodarczą, działalność taką, owaką, siaką i tak dalej, gdzie wszystko się posypało i sypie się do dzisiaj. I jeśli ja słyszę, jaki to jest dobry ład, to po prostu się we mnie wszystko trzęsie. To jest bezład, to jest destrukcja, ale mniejsza. Najważniejsze, że ta destrukcja i ten bezład, jak to nazywasz, nie przenosi się na to, co, użyję tego słowa, my robimy w sztuce. My, zdaje się, próbujemy porządkować emocje poprzez te formy działalności artystycznej, które są przypisane nam. Ty robisz to w plastyce, w rzeźbie, bo przecież ta postać, którą ja widzę za tobą, ta postać, która jest za moimi plecami, ona porządkuje estetykę patrzenia na figurę. W ogóle porządkuje tą estetykę w formach odwołujących się do konwencji, które w człowieku porządkują estetykę, prawda? Ład harmonii. Skąd to się bierze? Bóg zapłać za dobre słowo. Ale właśnie, bo rozgadaliśmy się na zupełnie inne tematy. A jesteśmy w pracowni rzeźbiarza i o tym mamy rozmawiać. Otóż to, ale no nie sposób tak przejść do porządku dziennego, bo właściwie to jest geneza tego, że powstało to, co powstało. A było to w 2020 roku, kiedy pełen uniesień w Sandomierzu byłem na 5. rocznicy mszy trydenckiej, prowadzonej przez 3 księży duchownych z kilkoma kantorami na górze. Także doznałem takiego uniesienia wielkiego
a było to spotkanie później w Sandomierzu w gronie tradycji, w gronie katolików. I wtedy po raz pierwszy publicznie, pod wpływem uniesienia pewno tych doznań będących, które drzemały we mnie na tej mszy świętej, upubliczniłem, że na 150-lecie objawień Dietrzwałdzkich, które będziemy mieć w 2027 roku, starajmy się wybudować, żeby uczcić to 150-lecie, 150 kapliczek, kopii kapliczek, takie jakie... Matki Bożej z Dietrzwałdu. Z Dietrzwałdu. Jeśli ktoś nie był w Dietrzwałdzie, to w 1887 roku, we wrześniu, pod koniec września, objawiła się Matka Boża w takim palcu w Armii Mazur i tam mówiła do dziewczynek dwóch po polsku. Oczywiście ten polski, wiadomo, że to był inny niż ten współczesny, ale mówiła po polsku, to jest ważne, bo wtedy przecież zabór pruski, potworny Kulturkampf, który... No, czyli germanizacja. Germanizacja totalna tam. Ale udało się, ponieważ proboszcz, bardzo wierny katolik, wysłuchał, spisał te objawienia i Matka Boża na klonie przed... Już nie będę opowiadał tego dokładnie, tak. Odsyłam do internetu choćby, żeby posłuchać. Jest kilka publikacji bardzo ważnych. Ale i właśnie, tu zaczyna się cały problem... Bo to jest problem, po prostu. Nie wiem, Tomaszu, czy zauważyłeś, że objawienia dietrzwałdzkie są takie, mam, odnoszę wrażenie, zamiatane trochę pod dywan. Już sam fakt, że po 100 latach jedno z 14 objawień uznanych przez Kościół. Właśnie te objawienia w Dietrzwałdzie. Ale do meritum. Najważniejsze to jest, że Matka Boska się objawiła dziewczynkom i w języku polskim mówiła, skracając, odmawiajcie gorliwie różaniec, pokuta, modlitwa, alkoholizm i tak dalej, żeby Polacy przestali pić. No to przez to te karczmy żydowskie ucierpiały najbardziej. Bo no wiemy, że zaborca alkoholu używał też do degenerowania. Do degenerowania. To jest to jasne. No, czyż to, co dzisiaj, to nie jest sklepy pełne, uginają się, ale to no znowuż, nie brnijmy w to. Tak. Więc za tą myślą, za tą ideą, no czekałem jeszcze cierpliwie kilka miesięcy, czy ktoś podejmie. No cisza następowała, więc postanowiłem sam próbować o własnych siłach reklamować, to jest złe, informować może bardziej ludzi, promować może tą ideę, że jest ona godna uczczenia w dzisiejszych czasach właśnie w ten sposób, żeby budować kapliczki dietrzwałdzkie, kopie, repliki jak gdyby tej kapliczki, która jest, a kapliczka nie jest mała, bo ma prawie 7 metrów z krzyżem. I w tej kapliczce, znowu już na skróty, tak. Chciałem, żeby jak najbardziej wiernie odtwarzać tą kapliczkę z różnych powodów. Raz, żeby utrzymać tą konwencję, tą dietrzwałdzką neogotycką. Dwa, pomyślałem sobie, że jeśli w różnych miejscowościach powstanie taka kapliczka na wzór tej dietrzwałdzkiej, to nawet starsi ludzie, którzy nie mogą pielgrzymować do Dietrzwałdu, będą mieć u siebie. Blisko. Blisko, a szczególnie jest tam wnęka w tej kapliczce, już pomijam, że piękna figura zamieszkuje kapliczkę, ale jest tam wnęka z fragmentem klonu prawdziwego, na którym Matka Boża się ukazywała. Tak. I pomyślałem sobie, że w naszych kapliczkach, czy w tych, którzy ludzie, które powstaną w ramach tych 150. W tej wnęce, bo już trudno mówić o klonie, ale tak. Będzie ziemia z Dietrzwałdu, pobłogosławiona, poświęcona, żeby przyjąć, jako sakramentalium takie. Drodzy Państwo, nie dziwmy się temu, co mówi Pan Jerzy. On odwołuje się do pewnych symboli, które nas poruszają. W naszym życiu te symbole, mimo że są lekceważone, one decydują o naszych emocjach. Decydują o tym, co myślimy, o tym, co było, ale również decydują o tym, co będzie. Taka prosta rzecz, gałązka, ziemia. Wiecie Państwo, ja pamiętam, jak ja ziemię, Jurek, dla mojej babci przywoziłem gdzieś z Wołynia, bo ona tęskniła za swoją ziemią rodzinną i mówiła, kiedy mnie już nie będzie, kiedy umrę, pamiętaj, masz mi to wysypać nam do mojego grobu. Niby to jest nic. Ojcowizna. Prawda? Ale jakie to jest ważne, drodzy Państwo. I mimo, że ta babcia już nie mogła zweryfikować tego w świecie realnym, czy ja to zrobię, czy nie zrobię, to we mnie to był tak istotny nakaz wewnętrzny, że ja to zrobiłem.
To są rzeczy bardzo ważne, więc to, że Jerzy odwołuje się w tej swojej pracy do tego typu okruchów rzeczywistości, które mają taki wymiar symboliczny, to jest więcej niż ważne. No i właśnie te okruchy, Jerzy, jeżeli mogę przejść, skąd się bierze taka wizja tej figury, do której ja już po raz trzeci nawiązuję, którą masz za swoimi plecami, ja mam za swoimi plecami. Skąd się bierze to? Gdzie tu się znajdują te nasze okruchy, twoje okruchy patrzenia i symboliki, którą wprowadzasz w tę postać? Ale jeszcze korci mnie, żeby do tej ziemi, która z Gietrzwałdu tam w tym okienku tak ma być, byłaby woda ze źródełka, które specjalnie wytrysnęło. Kolejny symbol. Woda z Gietrzwałdu, tak, z tego źródełka, żeby ktoś jako sakramentalium użył w razie choroby gdzieś tam, gdzie ta kapliczka będzie wybudowana. I teraz wracając już stricte do tej kapliczki. Oczywiście policzyłem cegły, wymierzyłem wszystko, zrobiłem plan tej kapliczki, jest umieszczony na Facebooku. Budujemy 150 kapliczek od Tatr, od gór, nie, od Tatr do Bałtyku. Tak jest ten Facebook tam zaprowadzony przeze mnie. I tam są plany, tam jest opisane wszystko. I co się okazuje? I teraz właśnie we wrześniu społeczeństwo gietrzwałskie przywiozło z Monachium piękną figurę, która ma 164 cm wysokości. Tutaj za mną, za plecami, jest właśnie kopia tej monachijskiej niepokalanego poczęcia figury Matki Bożej. Ja ją zrobiłem. Od tego się zaczęło. Ja ją zrobiłem, doprowadziłem do końca i coś mnie wstrzymywało, żeby nie kończyć tego. Chodziłem, oczywiście w międzyczasie powstały te płaskorzeźby 20. Różaniec. Tajemnice Różańca Świętego, które notabene stoją tam i one są przeznaczone, bo nie powiedziałem, że przecież od razu w 2020 roku chcieliśmy w Wiedliczu tą kapliczkę stworzyć. Myślałem, że to jest bardzo prosta sprawa. 2 miesiące, zgłoszenie do powiatu i kapliczka powstanie. No, okazuje się, że dopiero dzisiaj, czyli mamy wiosnę... Marzec 23. Trzeci rok upływa i mamy wreszcie zgodę, gdzie możemy tą kapliczkę wybudować. Ale i tak dalej nie jest to tak, jak powinno być, bo dojście do kapliczki mamy przewidziane przez Urząd Gminy. Wejście nie z drogi, bo i tutaj kazus, za blisko pasów byłoby przejście, tylko koło plebanii, ale pomijam to bez komentarza. Tak. I więc wstrzymałeś się z tamtą wzoru figurą, takiego, jaki jest dokumentacja zdjęciowa i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. I grono osób, które usłyszało o tej idei, o tej koncepcji, rozrastało się, a niektórzy z nich to są znakomitości tego świata po prawej stronie, choćby wymienić księdza profesora Tadeusza Guza, którego serdecznie zapraszamy, zaraz wrócę do niego w związku z Regina Polonia, ale choćby pan prezes Kazimierz Krawczyk, którego poznaliśmy przecież, bo 2 lata temu w styczniu przeprowadziliśmy rozmowę, która okazuje się bardzo ważną rozmową była, gdzie choćby pan Janusz Burzyński, który bardzo też w czasie konsultacji, które przeprowadzamy czasami, wspomaga mnie, choćby pan Maciej Kamiński, no przede wszystkim ty, drogi Tomaszu, z którym też rozmawialiśmy bardzo dużo, choćby pani doktor Aldona Ciborowska, którą serdecznie też pozdrawiamy, bardzo przychylnie do tej idei skłaniała się i też wtórowała nam w tym, żeby to powstało jak najszybciej. Siostra Michaela, siostra Bernardeta, no wiele, naprawdę, przepraszam, że nie wymieniam wszystkich, ale to zaczął się dopiero problem. Dlaczego problem? Ponieważ okazuje się, że na dzisiejsze czasy, i tutaj wracam do księdza profesora Tadeusza Guza, okazuje się, że na dzisiejsze czasy po rozmowach z księdzem profesorem przytaknąłem mu, że jednak współczesny naród polski zasługuje w tych kapliczkach na Regina Polonia. Właśnie na królową korony Polski. Czyli niekoniecznie musimy
opowiadać o demokratycznej Matce Bożej, tylko o Matce Bożej tej prawdziwej, czyli królowej. Bo taka się okazuje, taka się objawiała. 164 objawienia, w tym na początku, bo też jak zacząłem rzeźbić, to zainspirowany freskiem w kościele w Gierszwałdzie, na sklepieniu drewnianym, jest piękna Matka Boża z dzieciątkiem na ręku, tak jak właśnie jest przedstawiany w różnych publikacjach, jak się objawiała w książkach. Z dzieciątkiem na ręku, dwa anioły przed nią, dwa anioły za nią podtrzymują koronę i piąty anioł u góry podtrzymuje pikę dzidę, tak to tam jest nazwane, ale to przecież trzeba interpretować jako berło. I na górze nad tym wszystkim duży łaciński krzyż. I ja to chciałem robić, ale znowuż po konsultacji z księdzem profesorem no, doszliśmy do wniosku, że po co tworzyć całą grupę, jak ona rozbija ci aniołowie, te różne, raz, że poszerza, a dwa, przecież to się miało zmieścić w kapliczce. Tak. Więc w efekcie już teraz na skróty, bo to zajęłoby nam naprawdę bardzo długo, bo mogę opowiadać o tym, bo to jest wiem, Jerzy, temat, który bo to mnie jest twoje od trzech życie. Lat, tak, bardzo mocno, można nawet powiedzieć, prześladuje. Dojdźmy do tej finalnej sytuacji, którą tu oglądamy. Dlaczego? Miesiąc temu powstał pierwszy odlew, właśnie tam jest gipsowy odlew z gipsu. Z gipsu to był odlew, natomiast te prace, które tutaj są, mówi się odlewy, żeby jakoś to nazwać. Czy mogę pytaniami poprowadzić cię przez chwilę, żebyśmy... Tak. Zacznijmy od tego, dlaczego ona siedzi, a nie stoi. Po pierwsze, z źródeł, które mi wiadomo, Matka Boża, Regina Polonia, na tym klonie w Gierszwałdzie ukazywała się na tronie. Wśród gałęzi świecąca postać świetlista na tronie. Bez dzieciątka, bo zacząłem 164 tak objawień. Jest. Te pierwsze były objawienia z dzieciątkiem, natomiast później już 160 objawień była na tronie bez dzieciątka. To jest, trzymajmy się tych faktów, chociaż one są gdzieś tam w zapaściach biskupich trzymane, nie wiadomo dlaczego. Drodzy Państwo, popatrzcie, Jerzy o tym mówił wcześniej, mamy czas zaborów. Polska jest wymazywana, również świadomość polska jest wymazywana z ludzi. Czyli jest wymazywane to, co Polską było, zanim zaczęły się zabory, a to było królestwo. I teraz nagle się okazuje w formie pewnej kontry do rzeczywistości, mamy sytuację, w której Matka Boża jest królową dla tych, dla których się ukazuje. I mówi z tego tronu do nas, Polaków, poprzez te dwie dziewczynki w języku, który tak naprawdę jest zakazany. W języku, który ma zniknąć, bo język jest oczywistym świadectwem kultury. Bez języka tak kultury nie będzie. I ona mówi z tronu. A tron to nie chodzi o krzesło przy stole, to chodzi o królestwo, tu chodzi o majestat, o monarchię. To są bardzo ważne rzeczy. Nie bez powodu, jak wiemy, w litanii loretańskiej jest to zawołanie do królowej Polski. Gdzieś pojawiło się i ono funkcjonuje. Ale nie chodzi o litanię, chodzi o to, co jest w naszej świadomości. Więc dla Jerzego pojawiła się królowa Polski, Matka Boża na tronie. Tak ją zobrazował. To tu widzimy. Ale... Na porównania, przepraszam, mamy tu stojącą. Tak, to czy jest różnica. Jest ogromna różnica, to jest zupełnie co innego. Ale Jurek, spróbujmy jeszcze, żeby... Bo ja wiem, ja też bym się rozgadał, tak jak i ty. Ale popatrzmy. Jakie tu są symbole, oprócz tego tronu, które towarzyszą tej postaci maryjnej? Do kolorów zwrócimy za chwilę, bo chcę o to zadać pytanie. To jest bardzo ważne. Kolor ma ogromne znaczenie jako symbol. Ale opowiedz o symbolu. Co tu się dzieje? Co ona trzyma w rękach? No na pewno berło i jabłko. I tutaj też taka dygresja, bo pierwsza tak ta prawa ręka podtrzymywała berło, to berło było sparte o piersi figury Matki Bożej tutaj i ono no, tak od niechcenia, że się wyrażę, było podtrzymywane.
i ręka z kolei lewa podtrzymywała jabłko też. I też tam myślę, że to pod wpływem natchnienia, nawet nie boję się tego powiedzieć, Ducha Świętego, doszedłem do wniosku, że to berło to ma być dzierżone przez królową, a nie podtrzymywane tym. Mówmy tu do ludzi. A tam widzimy Matkę Bożą, no Jerzy. Czy to jabłko, które symbolizuje ziemię, ta dłoń lewa ochrania tą ziemię? I to też, no kupę roboty sobie zadałem, bo przecież no, musiałem zupełnie zmienić dłoń jedną i drugą. Korona to jest też tak, bardzo, to, bardzo da, istotna dobra. Sprawa, bo korona jest żywcem wzięta właśnie z kościoła, z Gierszwałdu, tak jak jest namalowana. Ona tam jest namalowana. Na tym stropie. Na tym stropie ona jako ideogram jest namalowana i widać tych krzyży mniej, ale na logikę, jeśli weźmiemy w przestrzeń 8 kabłąków i 40 krzyżyków na tych kabłąkach. I co się okazuje? I znowu wracam do księdza profesora. Popatrzcie państwo, słuchajcie, bo to są symbolika. Wszystko się ma znaczenie. Był ksiądz profesor na rekolekcjach, nie powiem już gdzie, ale w każdym razie w bardzo ważnym miejscu. Tam została odnawiana kolegiata. No jak mówię kolegiata, to wiadomo, że o jezuitów chodzi, prawda? Ale i zaprowadził go generał w miejsce, gdzie gdzieś tam została odnaleziona, został odnaleziony przedmiot, artefakt, gdzie spece orzekli, że była to korona. I co się okazuje? Korona właśnie taka jak tutaj, z 8 kabłąkami, były miejsca po 40 krzyżykach. A jest mowa z kolei, tak sugeruje ksiądz profesor, że Jan Kazimierz, wracając z Lwowa, zahaczył o tą miejscowość tam. Rawa Mazowiecka, no już jak dobrze, już tak, to trzeba to powiedzieć. No. Więc kto wie, czy to właśnie dokładnie nie jest ta korona, która tutaj widnieje na głowie figury Matki Bożej i tam na tym sklepieniu. Jeszcze korci mnie, żeby jedną dygresję. Wiadomo, że podczas upublicznienia tej idei, no różne miałem telefony z Polski, między innymi kilka co najmniej telefonów z okolic Gdańska, z Pomorza, gdzieś tam. I co się okazuje? Po objawieniach Gierszwałdzkich, a szczególnie kiedy Polska odzyskała niepodległość, na tamtym obszarze powstawały w każdej miejscowości, jak grzyby po deszczu przysłowiowe, kapliczki właśnie z królową korony polskiej. Później w czasie trwania II wojny światowej okupanci zaczynali od niszczenia właśnie tych kapliczek. Do rzek, wszędzie niszczyli. To było nagminne wtedy, właśnie jako królowa. Więc nie dziwmy się, drodzy państwo, że i dzisiaj wszystkie atrybuty odwołujące się do tradycji polskiej, do naszej siły, do tego, co nas buduje w sensie naszej tożsamości, są niszczone, są atakowane, są deprecjonowane. A tutaj, w tej figurze, w tym odwołaniu się do królowej, korony polskiej, do Matki Bożej, mamy właśnie atrybuty królewskości, czyli tak zwane regalia. To jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś odwiedzał Wawel, proszę popatrzeć, jak wygląda grób świętej Jadwigi. Jakie tam elementy towarzyszą tej przepięknej rzeźbie Madejskiego. Popatrzmy tutaj, ale oprócz tych regaliów, o których już powiedzieliśmy, i tej symboliki, jest również szata. Szata też jest częścią regalium jako takiego i to jest bardzo ważne. I teraz, Jerzy, kolor. Jak ale to jeszcze jest do tej świętej Jadwigi. Ta, nie wiem, czy... A, bo ja przywołałem, a ty znowu wpadasz w dygresję. Znowu, okay. Znowu ksiądz profesor Bartnik, wyraźnie doczytałem to. Pierwsza królowa Jadwiga, a właściwie król Jadwiga, bo ona była królem Polski, pierwsza ofiarowała Rzeczpospolitą właśnie Matce Bożej. Publicznie to Jan Kazimierz w ślubach lwowskich publicznie wyraził. I tu znowu w kolejną dygresję możemy wejść, że no aż się prosi, żeby dotrzymać przynajmniej jedno z tych ślubowań, bo było to 1 kwietnia, proszę państwa. I ksiądz Kazimierz mówi, król Jan Kazimierz mówi, że ten dzień, którym obwołał, który ofiarował Rzeczpospolitej wraz z tymi wszystkimi włościami, niech po wsze czasy będzie świętem królowi
No, dzisiaj 1 kwietnia każdy kojarzy z Prima Aprilis. No, takie to są przewrotności. Szata, Jerzy, szata, proszę. Odlew. Tak należy to powiedzieć, aczkolwiek nie są to odlewy, bo to jest warstwa na warstwę. Odlew to się odlewa i wychodzi. Tutaj przy każdej pracy trzeba poświęcić jeszcze masę czasu. Nie są to odlewy stricte. I teraz mam dokumentację zdjęciową na podstawie internetu oczywiście, bo wtedy jak co roku jesteśmy z żoną w Wietrzwałdzie na pielgrzymce, ale jakoś nie zwróciłem na tyle uwagę, żeby dojść do tego momentu, żeby zastanawiać się nad kolorem szaty figury. Szaty i włosy. O włosy miałem też zapytać, ale... O włosy, proszę zwrócić uwagę, jasne włosy zakończone rudymi kitami. Tak właśnie Ememlisz, Katarzyna Ememlisz tak. Opisuje Matkę Bożą. I tak jest tam przedstawiona, włosy długie do kolan. To też nam się trudno jakoś tak przekonać do tego. Co do szaty. Więc ja na podstawie tych zdjęć, no wyraźnie miałem zdjęcia z zieloną szatą i zrobiłem tą figurę, malując zieloną szatę i upubliczniłem to zdjęcie i znowu kilka... Powiedz o symbolice zieleni w tej sytuacji, od razu bym prosił. Zieleń. Dlaczego zieleń? Jest jak najbardziej związana z kultem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Zieleń, jak doczytałem, bo też się zacząłem zastanawiać, czy to nie jest wbrew mariologii, czy tu nie popełniam jakiegoś fopatu, to złe określenie. Po prostu błędu. Okazuje się, że zieleń od dawna, mało tego, pierwsza figura w obrębie Grany Rzeczpospolitej była czczona jako figura Matki Bożej w zielonej szacie. I malując to na zielono, ta zieleń, powtarzając tutaj za księdzem profesorem Tadeuszem Guzem, ta zieleń ma niesamowicie ważną symbolikę. To jest nadzieja. To jest nadzieja. No i tu można sobie to powiedzieć już. Jako królowa, jasne. Nadzieja. Ale mało. Jak tam zacząłem czytać o tym kolorze, nie przypominam sobie, nie chcę przekręcać, pani, która jest uniwersyteckim wykładowcą na KUL-u, pracę nawet pisała o kolorystyce chrześcijańskiej, okazuje się, że ta zieleń to jest symbol nadziei, ale do duchowości. Czyli nie nadziei rozumianej po światowemu, po ziemskiemu, po materialnemu. Tak? Nadzieję tak, żeby mieć jak najwięcej czasu. Czyli ta nadzieja, o którą tu chodzi, ta Boża nadzieja, to jest nadzieja na to, co będzie potem. Czyli na wieczność, na zbawienie. Prawda? W samym końcu. Tak. Bo o duchowość, o rozwijanie ducha, no... Drogi Jerzy, więc wszystko pasuje. I artysta, popatrzcie Państwo, wszystko mu się poukładało, aż do tej nadziei włącznie, duchowej nadziei, a on nagle jest niezadowolony i zmienia kolor szaty. Dlaczego? Ponieważ okazuje się, że... I znowu żółkąt do księdza profesora Tadeusza Guza. Dostarczył mi piękne zdjęcia, gdzie dostał zgodę, znowuż artysta z Warszawy, który robi... do Aten Roztocza, tutaj znowu by trzeba było Atenach Roztocza, gdzie... Przy innej okazji. Proszę. I, przepraszam cię, i ale... tutaj dostarczył mi zdjęcia i patrzę, no przecież ta szata na tym sklepieniu w świątyni Wietrzwałdzkiej jest niebieska. I pomyślałem, znowu moja mama miała rację, bo jak zobaczyła zielony, to mówię, dlaczego to zielona? No przecież zawsze niebieska jest. Więc okazuje się, że miała rację, tam w Wietrzwałdzie na sklepieniu tym drewnianym jest niebieska. No i znowu, dlaczego niebieska? No symbol też duchowości. Też duchowości, ten błękit niewinności, czystości, nie tylko biały. I odwołanie się do klasycznej symboliki nieba, drodzy Państwo. To przecież, jak nawet bywamy w kościołach, tych kościołach tak zwanych starych, och, jak bywamy w drewnianych, starych kościółkach. Popatrzcie, jak są malowane sklepienia. Ile tam jest błękitu, prawda? Czasami ten błękit jest doznaczany gwiazdkami, prawda? Czyli nieboskłon. Nieboskłon po prostu. Więc ta niebieskość na szacie jest jednoznacznym odesłaniem nas do ludzkiego widzenia nieba. Do ludzkiego widzenia tego, co jest absolutne i najwyższe. Więc oczywiście. I nagle z zieleni przeszedłeś do niebieskości, do błękitu. Ale to nie był koniec twoich kolorów. Bo myślałem, że już na tym zostanę, że będą w tych sukniach niebieskich
Ale okazuje się, że znowuż, no nie będę szczegółowo opowiadał, ale znowuż jakieś natchnienie, że przecież no królowa no to jest w szatach złotych. I jeśli tą sukienkę, tą suknię pomalowałem na złoto, to wreszcie mi to siadło. Wreszcie okazało się, że to jest prawdziwa królowa. Ale zupełnie niedawno, uczestnicząc w liturgii pogrzebowej, kuzyna, świeć Panie nad jego duszą, byłem w kościele, gdzie w ołtarzu zobaczyłem, ołtarz, kościół jest powojenny, ale w głównym ołtarzu była figura Matki Bożej z Dzieciątkiem stojąca, ale to jest średniowieczna figura, bo to taki jest smak, taka estetyka tej rzeźby. I ta rzeźba Maryi miała sukienkę srebrną. W takiej apsydzie złotej, i to ta złota, to złoto było, tonalnie się rozchodziło od najjaśniejszego do najciemniejszego. No tak wyglądała pięknie, tak dostojnie, tak rzeczywiście, ale zarazem zjawiskowo, że pomyślałem, spróbuję w srebrnym. Jak to w srebrnym będzie wyglądało? Jeszcze nie jest skończona, bo jeszcze trzeba patynę położyć, ale już wiem mniej więcej, bardzo dostojnie to srebrno. No i ostatnia, którą nawet wczoraj próbowałem tutaj robić. Ta, która jest tutaj za mną, Jerzym. W czerwonej sukni. No przecież Jan Kazimierz, król, przed którą Matką Bożą składał ślub lwowski? Przed Matką Bożą Łaskawą. Proszę zwrócić uwagę. Katedra Lwowska, Matka Boża Łaskawa. W jakiej ona jest? W czerwonej sukni. Więc znowu nawiązanie do tego początku. Także myślę... Drodzy Państwo, popatrzcie. Artysta. Praca, która nigdy się nie kończy. Symbole przychodzą i każdy kolejny symbol musi być uzasadniony w człowieku, ale musi być uzasadniony też w źródłach. Ten symbol nie może być pusty. To nie chodzi o kolorek. Ja wiem coś na ten temat, bo ja zmieniam swoje spektakle, sytuacje. Budzę się w nocy, jak to Jerzy powiedział, mam natchnienie, mam sen. Coś się zmienia. Przychodzę na próbę i mówię, słuchaj, musisz to słowo powiedzieć inaczej. Albo tu musisz się zachować inaczej. Słuchaj, nie, zmieniamy ten kawałek stroju. Drodzy Państwo, nieustająca twórczość, tak jak i nieustająca nasza obecność w relacji do sztuki są potrzebne nam do tego, aby ten wertykalizm, o którym wcześniej mówiłem, był dla nas pewnym kierunkiem i pewnym myśleniem o naszej obecności w świecie rzeczywistym. Bez sztuki, bez takich artystów jak Jerzy, bez takiego myślenia dogłębnego o eksponowaniu swojej emocji poprzez swój talent, nie będziemy w stanie zrozumieć świata, w którym żyjemy i nie będziemy w stanie zrozumieć tego, po co żyjemy. Jeżeli Jerzy pozwolisz, ja chciałbym Ci bardzo podziękować za to spotkanie, które, jak to się mówi po literacku, powinno być teraz trzy kropki, aby ci, którzy nas słuchają, zechcieli zatęsknić za Tobą, za tymi figurami, w których kryje się ta cała symbolika, za niebem. Ale drogi Tomaszu, czy ja jeżeli, mogę jeszcze... Jeżeli mogę Cię prosić, spuentujmy to w ten sposób. Ale oczywiście oddaję głos gospodarzowi, daję tak zwane podsumowanie Jerzego Dudy. Nawet można to tak nazwać, podsumowanie. Bo sam wiesz, przez Matkę Bożą do Chrystusa. I też odkryłem, że to jest jakiś przyczynek czegoś, bo już tam w głowie mi się roi Chrystus, Król Polski. I dziwi mnie bardzo, i tutaj się narażę na pewno wielu ludziom, że król, piękne figury, wspaniałe, bo każdy artysta ma tą swoją wizję, ale w mojej tutaj estetyce król Chrystus Polski siedzi na tronie i z tronu króluje. A my na kolanach mamy pełzać koło niego. Traktuję to jako właśnie przyczynek do tego, że powstanie, nie wiem w jakim czasie, jak Bóg da zdrowie, może daj Boże w niedługim. Chrystus, Król Polski, siedzący na tronie, na zupełnie innym tronie, mogę zdradzić tylko jako pantokrator, który był uważany przez cały początek chrześcijaństwa z
z tym, że na ikonach jest przedstawiany z dwoma palcami do góry, tak. Tutaj z całą dłonią, z raną. Właśnie tutaj to jabłko będzie z góry, a korona, no to tylko tiara, taka papieska, z trzema obręczami. Jerzy, ja Tobie życzę i myślę, że wszyscy, którzy nas oglądają, i zdrowia, i tych talentów, żeby się rozwijały, myślcie Państwo o tym. Myślcie o tym, ile dobra i ile wielu łask możemy doświadczyć. Westchnijcie czasami również modlitewnie za takich artystów jak pan Jerzy Duda z Jedlicza.